Dziwię się, że prezydent miasta próbuje rozmawiać z radnymi przez media. Jak widać, nie uzyskał akceptacji, bo 13 głosów potrzeba za tym, żeby zadłużyć po raz kolejny miasto na kolejne 30 milionów złotych. Jakoś prezydent przed tym, zanim tę uchwałę zgłosił, nie widział potrzeby rozmowy z radnymi, a teraz po jakimś czasie robi konferencję prasową, w której mówi o tym, że nie zostało to udzielone. Jakby naturalne, że jeżeli widzimy, że wydatkowane są środki publiczne w taki sposób, że są dodatkowe aneksy do różnych robót, że dowiadujemy się post factum o tym, to naturalne jest, że radni na to zgody nie wyrażają i tutaj prezydentowi nie udało się tej większości, która by pozwoliła na dodatkowe zadłużenie miasta, zgromadzić. I tak jak powiedziałem, dziwię się, że do tej pory pan prezydent nie odezwał się i nie rozmawiał na temat tego, co chce sfinansować z tego kredytu, który zamierzał zaciągnąć, bo taka rozmowa powinna odbyć się przed głosowaniem w Radzie Miasta, natomiast no, pan prezydent teraz próbuje odwrócić sytuację i powiedzieć, że kredytu nie uzyska, więc będzie próbował innych możliwości. No, dzisiaj faktem jest, że Rada nie pozwoliła na kolejne zadłużanie miasta. Niekomfortowa sytuacja, tak? Zarówno dla prezydenta, który tak naprawdę w tym momencie ma troszeczkę związane ręce, ale również dla Rady Miasta, w tym dla opozycji, dlatego że prezydent jakby przerzuca odpowiedzialność w tej chwili na radnych, którzy jakby przyczynili się do niepodjęcia tej uchwały. Prezydent jest mistrzem w tym, żeby przerzucać odpowiedzialność, natomiast nie widzi tego, że to on ponosi odpowiedzialność za ten budżet, który jest przygotowany, i za realizację tegoż budżetu. I to on powinien rozmawiać po to, żeby, jeżeli faktycznie ten kredyt jest niezbędny do tego, żeby miasto mogło się rozwijać, żeby ten kredyt był zaciągnięty. Natomiast to jest, widzę, na zasadzie takiej, że zgłaszam projekt uchwały i potem, jak on nie przechodzi, to pokazuję, jak małe dziecko z przedszkola, że nie zostało coś tam dokonane, a więc ponosi odpowiedzialność ktoś inny, a nie bezpośrednio osoba, która taki projekt uchwały złożyła. No, jak widać, pan prezydent zaufania w Radzie Miasta do wydatkowania środków publicznych nie ma. Pokazaliśmy to już wcześniej, jeżeli chodzi o zabranie panu prezydentowi uprawnień do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Ten punkt został wykreślony z wieloletniej prognozy finansowej, a więc prezydent też tym razem musi pytać o zgodę na konkretne rzeczy i myślę, że tak samo powinno być w przypadku kredytu, że najpierw powinna być informacja, co konkretnie zamierza sfinansować, a potem dopiero uchwała dotycząca zaciągania kredytu. I jak widać, prezydent nie posiadł tej jakże ważnej cechy, żeby rozmawiać z radnymi Rady Miasta na ten temat. Dobrze, czyli podsumowując, jeżeli prezydent tak naprawdę skieruje się do radnych, wytłumaczy, na co pieniążki mają być przeznaczone i tak dalej, w tym momencie istnieje taka możliwość, że jeszcze raz... Panie redaktorze, decyzja w tej materii już zapadła. Jeżeli to będzie taki sam projekt uchwały, ja nie widzę potrzeby, żeby była podejmowana jeszcze raz taka sama uchwała. Bo zauważyliśmy też u pana prezydenta, że pan prezydent potrafi kilkakrotnie stawiać te same uchwały pod obrady Rady Miasta. Rada już się wypowiedziała, więc jeżeli to będzie tożsama uchwała, nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeżeli będzie jakaś zmiana w tej uchwale i będzie rozmowa, no to różne możliwości, myślę, mogą być brane pod uwagę.